10 najgorszych adaptacji DC. Supergirl. Film science fiction z 1984 roku w reżyserii Jenota Schwarza. Główną rolę odgrywa debiutująca Helen Slater, która za swoją rolę została nominowana do Nagrody Saturn. Mimo to kinowy obraz spotkał się z chłodnym przyjęciem ze strony zarówno krytyków, jak i widzów. Film ma na naszym polskim Filmwebie ocenę 4,4, co jest bardzo słabym wynikiem. Nie gra tam właściwie wszystko ze scenariuszem na czele, a do tego te fatalne efekty specjalne, które są fatalne nawet jak na lata 80. You know, I think I recognize the costume. Jonah Hex. Amerykański film sensacyjny z 2010 roku w reżyserii Jimmy'ego Haywarda, powstały na podstawie luźno opartego komiksu wydawnictwa DC. Dziki Zachód, Jonah Hex jest legendarnym łowcą nagród. Sam jest również ścigany listem gończym. Wojsko składa mu propozycję. Wina zostanie mu darowana, jeśli schwyta Quentina Turnbulla. Ten właśnie zbiera armię, chcąc wyzwolić konfederackie południe. Utalentowana obsada nie uratowała tego filmu, a doskonałe pomysły zawarte w komiksach nie przełożyły się na ciekawą fabułę. Niestety, ta produkcja to całkowicie zmarnowany potencjał, a historia w nim przedstawiona nie ma żadnego sensu. Co prawda aktorzy dali z siebie wszystko, jednak to nie wystarczyło. Stalowy rycerz. Amerykański film science fiction z 1997 roku w reżyserii Kennetha Johnsona. W roli głównej Shaquille O'Neal, amerykański koszykarz znany z Los Angeles Lakers, i to on był głównym problemem tego filmu, jako że kompletnie nie potrafi on grać. Tytułowy bohater to praktycznie taki Iron Man wersji DC, tylko że w tym filmie zabrakło charyzmy. Producenci zatrudnili O'Neala tylko po to, żeby zarobić na jego nazwisku, i to naprawdę widać. Superman 4. Film science fiction z 1987 roku wyreżyserowany przez Sydneya Fury. Film jest adaptacją przygód komiksowego superbohatera Supermana z wydawnictwa DC oczywiście. Wytwórnia poświęciła produkcji za mało czasu, pieniędzy i uwagi, co poskutkowało tragicznym, niedorzecznym filmem. Można go obejrzeć, ale chyba tylko po to, by ostatni raz popatrzeć na legendarną obsadę, która starała się ratować całość. Niestety bez skutku. Film był tak fatalny, że twórcy zdecydowali się na kontynuację dopiero w 2006 roku. Against the threat of nuclear war is Superman. I'm going to do what our... Batman i Robin. Amerykańsko-brytyjski film fantastyczny, czwarty i ostatni z pierwszej serii cyklu przygód komiksowego bohatera Batmana, zrealizowany w gwiazdorskiej obsadzie w 1997 roku przez Joela Schumachera. Batman i jego młody pracownik Robin walczą z parą szalonych naukowców, którzy chcą zniszczyć Gotham. Batman, nakręcony przez Tima Burtona, był naprawdę świetny, jednak Schumacher zniszczył wszystko. Batman i Robin od 20 lat może cieszyć się z tego, że stał się kultowy w kategorii filmów tak słabych, że aż dobrych, bo w produkcji nie działa absolutnie nic, ani George Clooney, który kompletnie nie pasuje do roli Batmana, ani rzucający żarcikami Arnold Schwarzenegger, no i ten kostium Batmana, w ogóle wiecie, te sutki i tak dalej, nie. W ogóle co to jest? Ogólnie ta cała stylistyka. Burton wymyślił coś naprawdę spoko. Nolan, tworząc Batmana, odszedł od tego schematu, ale miał na to jakiś pomysł, a Schumacher, no cóż. Liga Sprawiedliwości. Amerykański, fantastyczno-naukowy film akcji na podstawie serii komiksów o grupie superbohaterów o tej samej nazwie, wydawnictwa DC. Za reżyserię odpowiada Zack Snyder.
Liga Sprawiedliwości to produkcja, która jeszcze przed premierą dostała srogo po tyłku. Zbiorowisko komiksowych ikon zebranych właściwie na prędce do kupy, przepisywanie scenariusza na szybko, czy ucinanie kolejnych minut, robiących najprawdopodobniej za balast. W końcu jednak jakoś doprowadzono całość do finału i wyszedł zdecydowanie jeden z najgorszych filmów DC, a może i jeden z najgorszych filmów w ogóle. Oh, awesome! That's a bad signal. That's your... Oh, shh, sorry. That's your signal. That means we have to go now. Yeah, that's what that means. Legion Samobójców. Amerykański film akcji z 2016 roku. Film spotkał się w dużej mierze z negatywną reakcją krytyków. Jedyna postać, która miała jakiś sens w tym całym filmie, to Harley Quinn, a jej potencjał i tak został kompletnie zmarnowany. Dodatkowo, schemat fabularny, który został przyjęty przez twórców, jest beznadziejny. Głównie postacie biegają po nieokreślonej lokalizacji i biją się z nieokreślonymi przeciwnikami, a w międzyczasie coś tam sobie gadają, a to jest zupełnie wszystko absolutnie bez sensu. I was just trying to get you there. You know how it feels, right? We good. Zielona Latarnia, amerykański film fabularny w reżyserii Martina Campbella w oparciu o postaci występujące w komiksach wydawnictwa DC. Film powstał na podstawie komiksu o tym samym tytule w technologii 3D. Kiedy aktor sam przyznaje, że jego film był klapą, to już musi być naprawdę źle. Kostium Ryana Reynoldsa w tej produkcji był tragiczny, nie wspominając już o chaotycznej fabule i nieciekawych postaciach drugo- i trzecioplanowych. Co prawda sam Reynolds, a także Mark Strong byli dobrzy, jednak łatwo o tym zapomnieć, będąc przytłoczonym całą resztą. Film był na tyle fatalny, że nawet Ryan Reynolds, wcielający się w postać Deadpoola w jednej z końcowych scen filmu Deadpool 2, postanowił odwiedzić twórców Zielonej Latarni i ich zabić. Taki mały spoiler, ale bez znaczenia dla fabuły całego filmu. Wow, I know, right? The Losers, drużyna potępionych. Amerykański film sensacyjny z 2010 roku według scenariusza Zacka Snydera. Jest to adaptacja komiksu The Losers wydanego pod znakiem DC. Pięciu komandosów zostaje wysłanych do Boliwii. Wpadają tam w pułapkę, którą zastawił na nich tajemniczy Max. Uświadamiają sobie, że zostali zdradzeni, a przełożeni wysłali ich na śmierć. Starannie planują odwet. Przyłącza się do nich agentka Asha. Jest to jeden z największych odmóżdżaczy w historii i naprawdę DC w tym przypadku się postarało o zrobienie wybitnego gniota. Hit it. Batman kontra Superman. Świt Sprawiedliwości. Amerykański film akcji z 2016 roku, będący adaptacją komiksów DC z udziałem takich postaci jak Superman, Batman i Wonder Woman. Film spotkał się z negatywnym odbiorem zarówno wśród krytyków, jak i fanów. Miliony widzów na całym świecie oszalało z radości, gdy w 2013 roku Warner Bros. Poinformował, iż następnym filmem z filmowego uniwersum DC będzie Batman kontra Superman. Niestety, w 2016 roku widzowie wychodzili z filmu rozczarowani, niektórzy byli nawet wściekli. Jak takie dobre materiały źródłowe jak Śmierć Supermana i Mroczny Rycerz Powraca mogły zostać tak źle zinterpretowane? No, tego nie wie nikt. Ale chyba wiem, gdzie leży problem. Drodzy Państwo, w pieniądzach, które są ważniejsze niż wizja artystyczna. She with you? I thought she was with you. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i koniecznie zaglądajcie na kanał Światowa Historia, gdzie codziennie staram się publikować nowe materiały. Ponadto zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się. Cześć.